Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani premier. Ja mam pytanie, ponieważ opozycja tak broni Rzecznika Praw Obywatelskich, to pytanie jest takie. Gdzie pan Rzecznik Praw Obywatelskich był, kiedy na krakowskim przedmieściu pluto i obrażano kobiety? Gdzie on był? Dlaczego wówczas nie interweniował? Dlaczego pan Rzecznik Praw Obywatelskich nie interweniuje, kiedy są dzieci odbierane przez sądy z tytułu ubóstwa? Gdzie jest wówczas pan Rzecznik Praw Obywatelskich? Szanowni państwo, pytanie, czy ta instytucja spełnia swoje obowiązki? I to jest podstawowe pytanie. Dziękuję bardzo.